Hej, hej, moi drodzy, wy macie Johnny z tej strony, a my jesteśmy w klan Folk i sobie gramy dalej, aczkolwiek to nie jest ta sama gra, która była, ponieważ, jakby to powiedzieć, na własne życzenie narobiłem sobie problemów i musiałem całego system sobie cały przeinstalować, więc oczywiście jak zwykle robił to człowiek w pośpiechu na dodatek i no i co, nie zachował żadnej zapisanej gry, więc ogólnie będzie problem z kontynuacją wszystkich serii, bo po prostu szlak trafił. Okazało się, że Steam jednak save'ów nigdzie tam nie w żadnej chmurce nie trzymał. Nie wiem, to wydawało mi się, że one raczej są przeważnie trzymane często, czy tam zawsze w chmurze, ale okazało się, że nie. A to już parę razy tak się naciąłem. No ale dobra, teraz mamy mniej więcej to samo, co było. Powiem wam, że tak idą te odkrycia teraz jeden za drugim, nie nadążam po prostu. Everything that is not dead or rotten can go for general food ingredients. Właśnie nie wiem, bo na razie to tak wszystko leży. Dodajmy jeszcze może zadania, bo odblokowało się różne rzeczy. Chałupkę można już budować, tak mi się wydaje. Dużo, o widzicie, hajt, szaf, pełno rzeczy jest do zrobienia. Można raczej zrobić. Ja tu już przygotowuję sobie miejsce na chałupinkę. Wycinamy stampki. O, trzeba wyciąć stąd stampki. To też bym wyciął, bo mnie drażni. Nie wiem, czy to tak w ogóle, tego też nie pożegnamy. Takie zasłaniają nam te drzewa. Będą jakieś zabudowania i tak robione, więc dookoła jest ich sporo. Przeżyjemy, mamy miejsce na kubki. Mało tego zauważyłem, bo tu gdzieś, tylko teraz nie wiem, czy znajdę. Pokazywało, jaka jest jakość ziemi. No i od nawozu tego naturalnego wokół jest nieźle, powiem wam szczerze. Tylko teraz nie mogę wyczaić, w którym miejscu to w ogóle było. Że można sobie podejrzeć jakość tej ziemi, ale przez chwilę miałem. No, nie będę wam teraz tutaj męczył. O, coś tutaj nowego. Zobaczcie, nowych rzeczy można mieć. Łuk. Jakiś worek. O, jakiś flet. Dobra, flet sobie może nawet byśmy kazali zrobić. Żeby był chociaż jeden zawsze. Niech się tam bawią. Nie wiem, co to jest ten snare kit, ale sobie go też zrobimy. Może nie w ten sposób, tylko też, żeby był zawsze jeden. Simple bow. Nie wiem, czy jest sens więcej niż jeden. To więc, a to też zrobię z auto. Niech sobie tam będzie, to wyrzucimy i niech robią po kolei, co tam chcą. Dobra, i tu jak zwykle kamieni teraz brakuje, moi drodzy. To już wybrałem. Zobaczmy, gdzie tu bliżej mamy kamienie, więc dajmy naszym tutaj ludziom, żeby się popracowali. O, widzicie, sobie porobiłem na każdą rzecz osobne to, więc teraz teoretycznie to jest niepotrzebne. Już niedługo będzie niepotrzebne, bo jeszcze tu mamy popiół, węgiel, już drzewny, bo wyrabiamy sobie. 10 sobie zrobiłem automatycznie, żeby się robiło. Selection tutorial, multi-object all clans in double click on clan fellow to multi-select on screen. Aha, czyli możemy sobie wszystkich wtedy zaznaczyć, ale to już tak robiliśmy, nie? Że dobra, to wiadomo, że try all left shift. Dobra, nie będę. Dobra, bo widzę, że i tak nie ma opcji. No, dobra. Select trójkę. Left control. Czekajcie, to nie tak. Left. I tak, i teraz mamy trójkę chyba, nie? Jeszcze raz może. A, i teraz wybieram sobie dopiero. No to z kontrolem, wiadomo, z shiftem chyba wszyscy, nie? No mniej więcej tak to będzie. Alerty. Dobra, bo to możemy wszystkim naraz włączać, ale to nie o to chodzi. Dobra, no wyczyście mi jeszcze ten kawałek i spróbujemy tu zrobić jakąś chałupkę pierwszą, bo widzicie, mamy to spanie, te maty do spania, no ale to na pewno nie jest jakieś luksusowe łoże, nie? Więc ciężko to nazwać jakimś wypasem. Patrzę teraz, czy czegoś tu jedzenia, jak nam zwykle brakuje. O, mamy hunt animals, możemy sobie. Okej, okay, chętnie bym zhuntował, jakbym tu jakieś znalazł. Ale ja właśnie, w ogóle to są jakieś zwierzaczki?
Gdzieś? Kury, no na kury nie chcę polować, bo kury to by nam jajka znosiły, bo to chyba nasze kury zresztą. No, powiem wam szczerze, że ja nie widzę, nie wiem, czy w tym demku handjob, rabbit, okej, widzicie tu jakieś kliki? O, rany, wiecie co, ja nie wiem, ale... Patrzcie, są rabity, faktycznie, no dobra, niech coś tam upolują. A, bo to są norki, królicze, o, macie, rabbit hole. Dobra, czyli rabbit hole są, okej. Zobaczmy, co tu mamy dalej. Dobra, znowu jedzenia mało. Ja się zastanawiam, kiedy będziemy mogli... Wiecie co? Ja wiem, jak to dziwnie, bo tutaj w tej grze tak działa, że jak macie dużo czegoś robicie, to tak by zdobywamy umiejętność. Więc ja teraz wezmę dużo tych... Albo dość dużo... O, się coś kolejno odblokowało. Słoje na wodę i cegły. Dobra. Unlock Jack Pellet, czyli znowu kolejne miejsce na składowanie zakładam. Dokładnie, dobra, wrzucimy dookoła, nawet jeśli będzie taka potrzeba. Okej, wiem, o co chodzi. Work time dwa razy, place new rabbit hole. To są wnyki. No, nie znałem tego słowa po angielsku, ale to wydaje mi się są wnyki, tylko ja myślę, że to można na samej tej ustawić, a wydaje się, że nie, to dopiero obok. No dobra, no to ustawimy obok, niech będzie. Zobaczymy, czy się cokolwiek złapie, nie? Dobra, tu ktoś próbuje szczalać. Robert. Robert. O, ale pięknie. Odblokowaliśmy sobie miejsce na zwłoki. ludzkie? Animalsy też, zwierzaczki też. Dobra, to zróbmy gdzieś tutaj, niech sobie będą. Ludzkich, no dobra, na razie nic nam nie każą robić, więc zostawiamy. Ja bym chętnie zrobił sobie te clay jugi tutaj, bo tu chyba to się robi, tak. Bo to jest potrzebne, widziałem, do gaszenia gdzieś na filmiku pożarów. A nie wiem, czy zaraz nam tu gra nie strzeli jakiegoś pożaru. Więc nie wiem, może ze... Moment. A, nie można ustawić automatycznej produkcji. Zróbmy ze 4... 80, mamy trochę gliny, można by nawet zarzucić tu ludkom, żeby nam glinę wybrali. O, jest dosyć blisko, tu jest też zbieracz gliny, że tak powiem, miejsce na składowanie gliny. Tu możemy sobie requires that animal needs... O, jest, bo właśnie chciałem powiedzieć, możemy sobie zrobić, ale już sam zrobił i teraz będę mógł pewnie w jedzeniu. No właśnie, cooked meat. I możemy zrobić, żeby tam było, nie wiem, też z 10, jeżeli jest taka możliwość. A, i water jugi. 300. Water... O co tu chodzi? Collect from lakes and wells. Okej, wydaje mi się... Czy to się robi z mrożonych? Dobrze zrozumiałem, że ze śniegiem? Na razie chyba nie ma takiej opcji, więc nie wiem, czy jest sens, bo... No dobra, zobaczymy, jak oni w ogóle zrobią te gary i czy ja jestem faktycznie... Czy to tylko i wyłącznie robi tą wodę z przetopionego śniegu? Czy taka zwykła woda na... Właśnie, no mamy collected from lakes and wells, to raczej nie śnieg, nie? To dodatkowo chyba to może robić. Dobra, zróbmy 500. A, nie, tak, tu chcieli 500. Ale to potrzeba 5 tych. 5, zróbmy 5. Zróbmy 5. Chyba, że już jeden zrobili, no ale trudno. Nawet jeżeli, to nic się chyba nie stanie. O, nawet nam się robi skórka. Powiem wam, że ma ta gra coś ciekawego. Aczkolwiek, o właśnie, nie wiem, no, jak przywołać... Jak przywołać ten... Tu chyba. Auto harvest true, nie. Auto fertilize true. Stockpile priorities. Kurde, gdzie to było? O, jest, tu chyba. Fertilizer override. Zobaczcie, widzicie? Tutaj może jeszcze nie, ale już się robi, więc tu jeszcze można zrobić dookoła kolejne. Tylko gdzie to było? Tu, tą lepszą ziemię. Niech nam zrobią dookoła. Będziemy mieli uprawy wokół dziurek na kubkę. Haha. No i niech tak będzie, nie? Dobra, mamy zrobić też bricksy. Nie wiem ile, ale mamy zrobić.
Dobra, zróbmy, nie wiem, 10. Zobaczymy, ile tego będzie potrzebne. Niech tam się robi. Dobra, ale mamy też pusty teren. No i też jest pytanie, bo mógłbym zrobić tą ścianę nawet z siana. Taka typowa łelepianka, ale możemy to na razie zrobić w ten sposób albo z logów. I nie wiem, kurczę, które są lepsze. Logów aż... chociaż mamy 107, a tu 5 na ścianę. 10, 50, nie wiem, czy nam wystarczy, ale najwyżej coś zetniemy jeszcze. Bo tu byśmy potrzebowali 10, tych mamy trochę więcej. Dobra, indoors, a jeszcze jaka to mamy zadowolenie, widzicie? Minus 2 i minus 2. Log wall, nie ma żadnych minusów, zakładam. Dobra, idziemy od razu na log walla i tak się łatwo chyba nie pali. Dobra, zrobimy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Patrzę, jak to jest duże, trzy, cztery. Dobra, zróbmy 5 na 10. Wiem, że to na pewno nie ogarnie nam, nie starczy nam tych. Dobra, jakieś drzwi. Drzwi na razie są tylko ze słomy. No ale dobra, niech będą. Czy okna mamy? Nie. No ciemno będzie, jak nie powiem gdzie. No i dach, moi drodzy. Gravel podłoga byłaby fajna, ale minus 10 indoors robi. Co, zróbmy sobie podłogę z kamienia. Na razie przynajmniej. Tak go zaraz będziemy zbierać więcej. A ja szukam. Ejku, gdzie to było? Patrzcie, już się pogubiłem. Tu. Dach. No dach może być tylko, nie? Na razie taki, bo widzę, że nie mamy innego. Hejrów. A czy moglibyśmy zrobić coś z dachówek? Ale myślę, że na razie to by była przesada. Dobra, i zróbmy tak. Jak wygląda, tak wygląda. To oznacza na pewno, że warto by było im wlecieć też. Mamy 128, trochę do roboty mają, nie? To dorzućmy im jeszcze wycięcie odrobinę drzew, na przykład gdzieś tutaj, o, wokół domu. No i można. A, już się hej skończyło. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Oznacza, że musimy robić trawę, bo dowcip też polega na tym, moi drodzy, że my. Ja nie wiem, czy tej trawę właśnie nie posieję tutaj. Bo problem jest taki, że tu, jak widzę, to jest flax, czyli no, nasz len. Albo mamy flax, albo mamy owies. A nikt nam się zwykłe siano nie robi, więc to jest trochę lipa. Ale wydaje mi się, że tu my już możemy grasa posiać. I ja bym wszędzie tutaj posiał trawę, choćby ze względu na to, żeby było blisko nasianko w razie czego, nie? Mamy jakiś add water. A, czyli dodawanie, będą podlewać nam, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No dobra, no to co? Tutaj, aha, już mamy ustawione 25. Puszczamy chyba czas na maksa, moi drodzy. No nie mamy dzbanów, ale dzbany się zrobią. Tu jest jakiś dzban, no zobaczymy, nie? Na razie nie wygląda to źle. Z jedzeniem mamy zdecydowanie problem. Mamy tylko 4 ugotowane węgorze. No ale tu mamy 2 pułapki, więc jest szansa, że... A dobra, ale tu wiecie, nie mam... Ale jestem sierot. Bo tu trzeba zrobić tak, tak i tak. I numer... Nie, i numer 10. No i tak to może nas stać, tylko nikt w niej nic nie łowi, nie? No dobra, moi drodzy. Wszyscy śpią. To ja pozwolę sobie... Zasejwować jeszcze niedzielka, proszę save i wracamy. No i miejmy nadzieję, że zaraz się tu spauzował się, że zaraz tu będzie ranek. Właśnie cały czas jeszcze się zastanawiam, gdzie jest ta. O, dopiero to jest sunrise. Vacancy sign, bo tu możemy chyba ludzi przyjmować, moi drodzy. Tak, jakichś gości. Nie wiem, czy na razie to chcę robić, bo nie mam wakacji signa takiego, że no travelersi, żeby przychodzili, że jest jedzenie i ciepłe łóżko, bo nie ma. Więc nie będę kłamał. O, ci jak pięknie w trójeczkę poszli załatwić dwójeczkę. Trochę matematyki na śniadanie. No dobra.
Tu widzę, coś jest zaznaczone, coś mają robić. A, tu ciuchy, bo też mają robić. A, to ma być sak. Dobra, zróbmy jeden sak, bo tam było, że jakieś zadanie, żeby tego saka zrobić. Zobaczmy, co tu jeszcze można zrobić. Berybasze. Potrzebujemy 100. Musimy mieć jeszcze 10 berków. Dobra, trzeba zebrać jeszcze 10 berów, jak to mówią. Jobs, bery, to są jakieś, no niedużo, ale coś jeszcze jest, nie wiem, czy to dyszka będzie. Tu to wokół tego to wszystko, o, tutaj spora ilość, dobra, wydaje mi się, że powinniśmy się ogarnąć. Naprzód, do roboty wszyscy, trochę teraz mamy spokoju, bo oni mają co robić, więc możemy, unlock start fire. Co oznacza start fire, co nam to dało, science, to już wiemy, A, możemy wypalać trawy, moi drodzy. Wypalanie traw. To tak, aż tak mnie nie, na razie nie kręci, bo można by to wypalić i wtedy do zera mamy. Ale nie wiem, czy to jest do końca to, co mi chodzi. Jest, mamy berybasze. Wiecie co? Ja bym sobie takie berybaszki obok domu też posadził. I to tak, wiecie, w jednym miejscu. Tak zdecydowanie lepiej będzie. Nie będziemy dla nich przygotowywać żadnej specjalnej ziemi. Tak po prostu je posadzimy. Tu jedzonko jest. Jak jest 10 tych. Nie jest tak źle. Zobaczcie. 14 tych. Tutaj też już teraz jadą na obydwie. A, nawet to faktycznie wygląda, jakby było z drewna. O, mamy wodę, czyli podlewają pewnie. Nadal brakuje dzbanów. O, trochę jeszcze muszą robić. Czegoś tu brakuje. Czy tylko robotników? Dobra, kamienie się kończą. Widzicie, to jest niekończące się. Nie, to są bery. Gdzie są szmule? To są szmule. Tu jest szmul, ale to za daleko. Tu jest więcej, bliżej kamieni, więc stąd będziemy brali. No i nadal czekamy, proszę. Już mamy świeże. O, pozbierali, wrzucili. Dump, czyli mamy śmietnisko też takowe. To miało być zwłoki, ale mamy też dumpa. No dobra, zobacz, co to robi. A, kiedy zgniją, zrobi się... Właśnie się zastanawiam, czy jest taka opcja, że ja zrobię to tu? Tak. I będzie tak fajnie, że oni to będą wyrzucać i będzie nam gniło i od razu użyźniało? Jest duża szansa, nie? Dobra, tu jest jakaś sianko, ale muszą zrobić teraz strzału, nie? Bo to mamy strzała, brakuje. Tak, strołka brakuje, ale to już treszerku tutaj się robi. No, chwilę to potrwa, nie oszukujmy się. Kamienie wszystkie zużywamy na bieżąco, mówiąc delikatnie, więc jobsy trzeba dorzucać. Kamienie idą na tego, bo podłogę robimy z kamieni, wiecie, żeby taka była ładnie w domu, no. A nie jakieś klepicho słabe takie. No, mamy 14 tego, 10 tego, ciekawe, a czy kiedy się psuje, jest coś takiego, cooked, food, 3000, ready for eating, ciekawe właśnie jak wygląda tutaj psucie się żarcia. Slightly less gross than raw, tak, odrobinę obrzydliwy, mniej obrzydliwy niż surowy, no dobrze. Czy mamy w ogóle tu polski język? Ja tak się zastanawiam w ogóle. Gameplay. Ale nie widzę nigdy, nie? Weźmy Running Background, to niech sobie będzie. Dobra. Tak. No i dobra. O, i podlewają, widzicie? Bo zabrakło wody. Widać, że to jest podlane dookoła. Z baneczkiem. Tylko teraz jest pytanie, czy ten dzbanek to on napełnia tu? Nie, idzie. Tu gdzie jest picie. A, czyli tu napełniając banek. Ale dobra, to dla zdrowia pochodzą trochę. Tu już coraz lepiej to wygląda. Daszek już też się robi. Ale kamieni, zobaczcie, no znika. Dosłownie znikają. Więc kamienie to od razu chyba zaznaczę naprawdę w dużej ilości. Teraz jest pytanie, czy ktoś coś tu posadził, czy... Dobra, pytanie. Czy ja teraz robię to prawidłowo? Czy jak ja jednak dałem... O kurczę, teraz nie wiem, bo jeżeli ja dałem to, to wydaje mi się, że oni wyczyszczą mi to, nie? Dobra, wywalę to, bo to chyba jednak nie zadziałało.
O, mamy z kamienia, z dużych kamieni ściany i stone roof. No, stone roof by był może stone floor, też niezły. Zobaczymy. Dobra, jeszcze raz. Planting, berry bushes. Mam wrażenie, że tak, że ona to po prostu usuwała, bo ja sobie wymyśliłem, że to taki cwany sposób był, ale to tak nie zadziała. Dobra, wyczyśćmy te pieńki, żeby nam się nikt o pieniek nie potknął. Będzie skucha. Tu się robią cały czas te dzbany kolejne. O, coś tutaj nie wyszło chyba dobrze. Ciach, ale powoli się robią, powoli się robią. Dobra, wrzuć maksymalną prędkość. Tutaj trawka sobie rośnie wokół miejsca na wiadomo co. Zastanawiam się, czy mi to nie przeszkadza, że tak sobie wspólnie tu siedzą w tym miejscu. Aha, znowu nam zabrakło trzciny, znaczy słomki, ale słom się robi. Jeszcze mamy trochę świeżego siana do przerobienia. Moglibyśmy to robić szybciej, bez zbierania nasionek, ale mimo wszystko ja chcę te nasionka. Tak, mam wrażenie, że może jednak lepiej, żeby były, bo można zrobić to, że nie wycinamy, tylko clear all robimy i zobaczcie, to od razu będzie jako gotowy straw. Nie ma nasion, więc nie robi się z tego najpierw hej, tylko od razu robi się nam słoma, tak? Sianko się nie robi, tylko słoma. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tak przynajmniej mówili w tutorialu. Tak. Widzicie, od razu mamy... A nie, jest hej nadal. No dobra. Aha, ale z tego chyba nie... Nie wiem, o co chodzi. Miało być tak, że jak właśnie bombką się robi, to nie idzie do threshera, tylko od razu dostajemy na czysto... Nie kapuję. Ale dobra, nie wnikam. A, tu się jeszcze drzewo załapało na zniżkę. No okej. A, jak to robią? To robią to do końca. Czyli widzicie, pieniek też od razu usuwałem. To wcale nie jest takie głupie, jeśli chodzi o... oczyszczanie tutaj tego terenu pod zabudowę, żeby nie robić dwóch poleceń, tak? Jednego tego, potem za chwilę kolejnego i tam w kółeczko, nie? Nie wiem, czy drugiego threshera nie zrobić. Oj, zobaczcie, ile tego się narobiło. Wiecie co, ja bym flagstemy zrobił, niech się zrobi, nie wiem, z 10. Może się przydać, nie wiem co zresztą. Flaxseed, hayseed. Dobra, hayseed też niech tam se ze 25 zawsze będzie. Nie zaszkodzi. Flaxseed, wszystkiego w sumie można mieć po 25 sztuk. Łódka też 25. Pięknie, dobra. Niech wszystkiego tak robią. Oprócz tego, co ma być stówkę, nie? Flag Steamsy nie, ale jeśli się nie mylę. Jobs, to się mylę. Bo można, wydawało mi się, że mamy. A, jeszcze chyba za mało ściąłem jednak tego flaksu, nie? Czekajcie, gdzie to są te idee? Bo można przecież z lnu robić tą. O właśnie. 25 flax stemów musimy mieć. Dobra, czyli teraz jest pytanie, czy my mamy, nie mamy, bo ja wycinałem wszystkie inne rzeczy. Tu potrzebujemy trochę tego, żeby nam zrobiły się te flax stemy i wtedy będzie gdzieś. Dobra, leci nocka, niech znowu śpią dzieciaki. Znowu oczywiście nie ma kamienia. To im narobimy roboty, niech se wybierają, kto co tam lubi. Kamień musi się znaleźć. Wymyśliłem, nie? Podłogę z kamienia. Te duże szmule tu zostają, ale okej. Okay. O, widzicie, dzbanki są. Powoli się robią, wszystko się robi, wszystkiego jest ok. Żarcia na razie chyba nie brakuje. Nie, nawet chyba nawet tu robią różne rzeczy. A, bo tu mamy ile? Set autosupply. Autosupply 10 mam być. O. Tych ma być 20. Wody ma być 500, panie. 500, dobra. I co, znowu pełny gaz. Aha, to ciemniejsze to jest pod dachem, bo tak mówię, dlaczego taki ma dziwny kolor, a tutaj to poświata taka, wiecie, nie wstaje. A nie wiem, dlaczego tu się nic nie dzieje.
Dobra, bo ja chyba inni mają inne priorytety, nie? Dobra, niech najpierw pozbierają to, bo chciałbym dokończyć w końcu ten domek. I myślę, że dzisiaj to by był idealny wtedy motyw na zakończenie. O, jakbyśmy, a to tak widać, jak się daleko odsuniemy, to jakbyśmy pierwszą chałupkę postawili. Może w końcu jakieś okna by się dało to zrobić, ale nadal nie widzę. Jak jest w tych ideach okno? Straw door. A już mam straw doory. A, cały czas widzicie, tego nie mamy flexa i przez to nie możemy przejść dalej, moi drodzy. Niedobrze, niedobrze, bo tu mamy straw door, ale nie mamy tu, nie? Flex rating i musimy mieć to zrobione. Dobra, to musimy poczekać, aż nam tu przeklepią tego flexa trochę. Na razie nie będę im tam robótek dodawał kolejnych. To są dopiero te lniane flagshipy i to dopiero musi być przerobione. Chwilę trwa. Jest. Aklex Flag Threading, więc teoretycznie teraz klowsy Flag Threading musi być w wodzie, więc damy to obok łapek. O. I już mamy kolejną zabaweczkę do przodu. Tak, zabaweczkę. No, kolejną rzecz do przodu zrobioną. Dobra, tutaj robią, twardo pracują, jeden po drugim, bardzo ładnie. Cured flax stemsy, czyli już mamy, widzicie, zrobione, już się robią. I rozumiem, że się robią tak, o, to jest ciekawe, że nie można ustawić ilości, czyli się robią zawsze. No dobra, ale robią się, widzę, długo, progres powoli idzie. Trzeba zobaczyć, w czym nam się te... w klowsach. Nie, to są saki tylko. Jak co my dalej robimy z tym cured coś tam? Cured flax sheet. O, jest, dobra. Jak się chyba go zrobi, to rozumiem, że wtedy nam się to odblokuje, nie? Oni cały czas mówią, że my nie mamy tych... Patrzcie, tych straw doorków. Ale my mamy straw doorki. A nie, dopiero za... Dobra, okej, nie mamy, jeszcze nie zbudowali. Dobra, niech robi. O, skończyły się te, skończyło się sianko. No dobra, skończyło się sianko. To clear grass. Tutaj jest. No, przez to, że trochę sobie przeszkadzamy ten interfejs. Tak bym chciał więcej, to muszę pokombinować, nie? Dobra. No bo to są flaksy same. Ja mogę to oczywiście wyciąć, ale to będą tylko flaksy. Ciekawe, czemu tego nie robią. 5B, a berków nie ma. To jak mają posiać? Kurde, ale ze mnie mosiek. Dobra, tu są jakieś zadanie, zbieranie. Tu jeszcze trochę jest. O, niech to ładnie wszystko obsadzą. O, robi się kolejny dzban. Mamy 375. Już jest dobrze, moi drodzy. Prawie chałupa gotowa. Ło, kurczę, kto by pomyślał. Trochę nas mało do tych robót wszystkich, ale... Ale może nie będzie tak źle. No chyba już mają te nasionka, bo nie pokazują teraz, nie? Na czerwono. Mamy 28, więc może ktoś łaskawie by doniósł, przyniósł, zaniósł. Na słomce też trochę mamy. Oj, mamy. To różne rzeczy na jednym stogu. I to mi się podoba. Chyba się normalnie tak nie robi, ale... O, cegiełki chyba zrobiliśmy, bo znikło coś, że cegły musimy robić. Dobra, idą ci sadzić. Idą. No nie mamy dużo, ale... Trochę się zjadło albo zmarnowało. Trudno powiedzieć, nie? Co tutaj, czemu to nie poszło? Mamy tu jeszcze coś do zebrania? Średnio. To chyba się najedli tymi berikami. Ale może przynajmniej część jeszcze tu posadzimy, nie? Byśmy mieli własny ogródek. Jak tam wygląda? O, ładnie. Trochę ten, trzeba tylko poznosić tu, bo mamy fajną chałupkę. I teraz jak to można przenieść? Mogę. Store for moving. Dobra, czyli to nie jest złe. Ja już bym to robił, powiem wam szczerze, tylko nawet spauzuję trochę prędkość. Store for moving. A,
to tak nie działa. Musi ktoś przyjść i to zrobić. Dobra, nie wyśpicie się, moi drodzy, jak nie pozwijacie tego i nie przeniesiecie do chałupki. Ha, tutaj. No dobra, puśćmy dalej czas, może to pozwijają. Dobra, pozwijali. Teraz unpack. Raz, na razie to mówię, będzie trochę... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ciekawe, czy to tak zadziała, czy będą jedno nosić tu i przenosić. Jestem ciekaw. Nie, noszą po kolei, więc ja jestem zadowolony. Świetnie, będą teoretycznie mogli mówić, że śpią sobie w domu. Co oczywiście tak średnio do końca jest prawdą. Wall Torch. Frostparki. No właśnie, trochę się boję, że... Aha, ale my mamy kamienne te, więc dobra, wrzućmy tu jeden, zobaczymy, że nam się wszystko zjara. I cała Bloomery, cała misterny wytop. Proszę, możemy wytapiać. No dobra, dajmy to też koło niedaleko, o, tutaj. A to już potrzeba cegiełek, cegiełek trzeba, 50 bricków. No dobra, chcieli 50, będzie 50. To pewnie potrzeba nam od razu 125 kleja, może być mało, więc wybierzmy trochę gliny. No dobra, no nie doczekamy się dzisiaj, kurczę, tej chałupki. Najważniejsze, że nie są głodni. To jest dość dobre. Tu widzę, że mało tych boróweczek znaleźli gdzieś, a nie wiem, czy tutaj nie będą. Ja popatrzmy, czy nie można im dorzucić. Nie, tu nic nie ma. Tu też nie. Tu jest ich takie zagłębie borówkowe. O, niech jeszcze w razie czego coś poznoszą, bo wypadałoby jednak trochę więcej mieć tutaj, nie? Nie biegać potem po całej mapie. Dobra, 12 razy prędkość maksymalna prawie, że. Dobra, zapisujemy na wszelki wypadek. Wracamy i lecimy dalej. Jest noc. Czwarta noc, moi drodzy. A my dopiero chałupę budujemy. Piąty dzień. Przed nami. Mamy 400. Hej, nie wiem, czy drugiego threshera nie trzeba machnąć. Tak, czekajcie, gdzie to było. Planting. Storage, coś nowego mamy. A na te, no dobrze, to dorzućmy. A jednocześnie building, ściany mogą być z cegły. No dobra. I podłogi pewnie, tak jest. Ale my byśmy chcieli, gdzie jest thresher? Kurczę, jestem ślepy. Crafting. Nie, gdzie to było? Storage, też nie. Jest thresher, jeszcze jeden. I mogliby... coś podziałać, nie? Dobra, zróbmy tu drugiego, dla zabawy. On gra na fujarce, zobaczcie, czyli oni się bawią tą fujarką. Nie, to nie był głupi pomysł jednak, żeby zrobić. Czyli to się przydaje. Kłodek mamy jeszcze trochę, już więcej nie potrzeba, bo mamy tu w końcu już pobudowane ściany i fundamenty. Dobra, lecimy na maksa, patrzymy. Co się dzieje? No dwie treszerki by się przydały, bo tak chyba, że to wszystko jest... Właśnie, że to wszystko jest... Nie, ale my braliśmy stąd sianko, nie? Też, więc powinno być ok. Poza tym można tu znieść więcej, jak widać. A, bo mamy flaksa. Mamy tylko flaksa, dobra, to dlatego nie robią. Bo to muszą poznosić. Kurczę, to jeszcze trochę jest. Do ogarnięcia. Branch Barn Door. Proszę, można zrobić ten. Ale mamy. Mamy. Pobudowali w końcu nam te słomiane drzwi, a to rozumiem. A właśnie, okna nam odblokowało. O, ale czad. Ha. Critter Door. Dobra, zapadnie chyba jakaś taka. O, deszcz leje. Trochę nam się psuje żarcie. I wszystko inne, co nie lubi wody. Nie wiem, czy żarcie sobie nie zrobić tutaj, wiecie? Na razie.
Ale to sypie ogniami. Boję się, że przywali i się wszystko spali. Nie, to usuwamy. No tak się zastanawiam, wiecie, to warto by przenieść jednak, nie? Żeby tam nie mokło. Weźmy trochę, spowolnijmy ten czas. Tak cały czas myślę nad tym, czy to jest dobry pomysł tutaj to przenosić. Boję się, że nam się to spali wszystko, no ale trudno. A, to i tak jest. Dobra, i tu ustawmy dyszkę, a tu ustawmy, już jest szóstkę. Mam nadzieję, że poprzenoszą to wszystko. Łapią się za to, dobra, moi drodzy, więc jest szansa, że to nie zgnije. Dalej teraz będą... A nie działa kuchnia. Czy ja mogę domową kuchenkę jakoś machnąć? To jest co? A, przez drzwi? Tak. Requires wall, czyli wejście dla kota na przykład, ale mamy też okno. No to byśmy to zrobili ze dwa, trzy okienka, nie? Nie zaszkodzi, nawet więcej w sumie, czekajcie, bo to żeby jasno było. O, na przykład tak, tylko się zastanawiam, czy my mamy jakąś kuchenkę gdzieś w ogóle? Nie building, nie farming, food, nie, mamy cook fire. Boję się, że jak postawię ten ogień w... tutaj, w domu, no to będziemy mieli, wiecie, w czym problem, nie? Ale widzę, że nawet tego nie mogę robić w czasie deszczu. No, to jest ogólnie przekichane. Iron ore needed. Potrzebujemy iron ora. Gdzie ja mogę znaleźć iron ora? Mine. To jest iron ore? Zobaczymy. Niech kopią. Clay needed, proszę. Clay, iron ore, rany. Wszystko potrzebne. Kurde, woda nam tu poznosili. Dobra, wody tu nie chcemy. Woda może być gdzie indziej. Ona się nie psuje chyba. Nie wiem, zobaczymy. To chyba głupio, jakby się psuła, nie? Dobra, tutaj ogólnie zróbmy tak. All off. I zostawmy tylko wodę. O, może w ten sposób. To jakoś się ogarną może dzieciaki. Nie, ona sobie może być, zobaczę. To w ogóle nie jest ten. Nie jest to w ogóle Olof. Iron ore pile, proszę. I mamy iron ignoty. O kurde, no dobra. Stockpile. Stockpile. Nie, iron on pile to będzie w objectach, storage. Dobra, to dorzucimy tutaj. Tu jak ładnie trawka rośnie, nie? Czemu tego nie przynosicie? Halo? Tu nic nie wolno, no właśnie. Coś wnoszą? Jest jakiś iron ore. Trochę kamieni, iron ore, dobra. Nie jest tak źle. Tylko kurczę, jak jest deszcz, to tu połowy rzeczy nie można robić. Gdybyśmy sobie mieli iron ignoty. Unlock more stuff. Zróbmy chociaż 5. Żeby było. Dobra. Nawet odblokowali. Zobaczcie, mamy też trochę tutaj jagódek. Nazwijmy to krzaczków z jakimiś jagodami. Dobra. A to kto zostawił? Halo, co to w ogóle jest? Jej. Dobra, bo wiecie co? Mam wrażenie, że miejsca trochę jest mało. O właśnie, od razu lepiej, nie? No i wyschło, o, dobra. Tylko, że jest problem z tym siankiem. Jak nie przestanie padać, to nam szlak trafi całe sianko. Bo już teraz mamy... Hej, hej, już mamy, hej, hej. Tak jest, mamy hej. Jak mamy hej, to żyjemy, tylko deszcz pada, jest lipa. O, mamy... A właśnie, złapał się jakiś ten? Zając? Jakoś się nie łapią, nie? Dobra, ale gdzie to było? W jobsach? Hunt animals? Nie. Buildings? Nie, gdzie to było? Hunting, tutaj. To... Dajmy obok jeszcze, nie? Wstawmy wszystko. W sumie byśmy mogli teraz ten. A to i tak nie ma sensu, bo nic nie ugotujemy.
A, czyli to sobie świeci. Jestem ciekaw, czy nam się to zajara wszystko teraz od tego, czy nie. No i nie mamy słomy i to jest po prostu pech, bo mamy piąty dzień, wieczór i nie ma słomy. Nie ma słomy, moi drodzy. Grzybków też byśmy mogli sobie jakiś nabrać. Gdzieś tutaj są. Są mushroomy. Zawsze się przyda. Jeszcze się zmieści. Widzę, że skóry nam mokną. I nie lubią deszczu. Warto może by mieć drugi budynek. Mamy 77 logów. Coś by tu trzeba było też wyciąć chyba. Clear, albo wiecie co, to lepiej tak, bo to ewidentnie clearuje jak leci, czyściutko. No dobra, ale to jest kolejna noc, nie wiem, wydaje mi się, że no nie będę czekał, bo wiadomo, nie? Dzień dniowi nierówny, deszczyk padać może dłużej. Widzimy się po prostu chyba w kolejnym odcinku, tak mi się przynajmniej wydaje. Tym razem już będę bardziej pilnował tych save'ów, więc nawet jakby coś, to miejmy nadzieję, nic się złego nie stanie i dalej będzie można kontynuować to, co tutaj zaczęliśmy, bo idzie całkiem znośnie, jak w sumie dopiero się grę poznaje i ogarnia, to jest całkiem nieźle. 12 tych, więc nie umrą z głodu, przynajmniej tu jest na jeden dzień, tak, zabezpieczenie i teraz sobie slipają. No to jak sobie slipają, to ja save'uję, moi drodzy. Proszę bardzo i wracamy. No i takim deszczowym zakończeniem żegnam się z wami, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej, hej.